1917 rok. Fatima, trójka młodych dzieci, wobec nich w nieznanym światu miejscu ukazuje się Matka Boża. Wielki znak ukazał się na niebie. To dzisiejsze pierwsze czytanie z Apokalipsy w jakiś sposób się po raz kolejny wypełnia. Matka Boża po raz kolejny przychodzi na świat z matczynym wezwaniem. Nawracajcie się, módlcie się, pokutujcie, odmawiajcie różaniec. I tak przez kilka miesięcy, bez jednego dnia, w jednym miesiącu Matka Boża się nie ukazała. Dzieci zostały też zamknięte w więzieniu, bo pojawienie się Maryi budziło niepokój wśród tamtych ludzi. I przez ten cały czas od maja do października 1917 roku przynosi Maryja jedno tak naprawdę wezwanie. Pokazuje cały czas na swojego Syna i powtarza tym orędziem fatimskim, orędzie Ewangelii, że w Jezusie Chrystusie jest zbawienie, że wtedy, kiedy człowiek się nawraca, kiedy pokutuje za grzechy, wtedy zbliża się do Boga. Dzisiejsza Ewangelia, tak krótka, czasami przez niektórych może być rozumiana jako taka antymaryjna, bo przecież ta kobieta, która spotyka Pana Jezusa, chwali Maryję. Mówi: błogosławione łono, które Cię nosiło, piersi, które ssałeś. To przecież łono Maryi nosiło Jezusa, to przecież jej synem jest Jezus. A on jej odpowiada: owszem, ale również błogosławieni ci, którzy słuchają Słowa Bożego i zachowują je. Tak naprawdę ta Ewangelia jest największą pochwałą Maryi. Jezus pokazuje, że to, co najważniejsze w Maryi, to nie cudowne znaki, to nie te przywileje, którymi została obdarzona, chociaż one są nam potrzebne też dla naszego zbawienia, bo gdyby Maryja nie była niepokalanie poczęta, gdyby nie stała się Matką Boga, nie mielibyśmy też zbawienia w Jezusie. Ale pokazuje Pan Jezus największą wielkość Maryi. Słuchała Słowa Bożego i zachowywała je. Dlaczego możemy stwierdzić, że te słowa na pewno odnoszą się do Maryi? Bo kiedy czytamy Ewangelię, w dwóch miejscach wprost jest powiedziane, że Maryja zachowywała te słowa i rozważała je w swoim sercu. Jeżeli coś znajduje się w Piśmie Świętym dwukrotnie, to jest szczególny znak, że jest to szczególnie ważne. Każde słowo w Biblii jest nieprzypadkowe. Pan Bóg każdego chciał z jakiegoś powodu, ale kiedy coś się powtarza, wtedy jest to dla nas sygnał, znak, że te słowa mają szczególną wartość dla nas. I Maryja właśnie taka jest. Słucha Słowa Bożego, zachowuje je. Tak się stało podczas zwiastowania i ta klamra, która jest w Biblii, kiedy Maryja stoi pod krzyżem, pokazuje ten moment, że była wierna do końca temu słowu. Zaufała do końca, od momentu zwiastowania, aż przez Golgotę i potem już modliła się razem z Wieczerniku z apostołami, co będziemy też niedługo w liturgii przeżywać. To jest prawdziwy kult Matki Bożej. Dzisiaj wielu ludzi szuka nadzwyczajności. Dużo ludzi interesuje się różnymi objawieniami, czasami niewiadomego pochodzenia. Duży jest taki kult objawień. Niektórzy tłumaczą, przecież w Kościele katolickim przyjmujemy objawienia prywatne i przecież to objawienie fatimskie również nie należy do objawienia publicznego, czyli tego związanego z przekazem Ewangelii w Piśmie Świętym. Ale ono nie wnosi nic nowego. Ono jest przypomnieniem Ewangelii. I musimy się wystrzegać takiego niezdrowego szukania objawień, interesowania się jakimiś przekazami z innego świata, bo Maryja zawsze będzie pokazywała na jedno i zawsze będzie nas kierowała do Ewangelii, bo ona jest tą, która tą Ewangelię swoim życiem rozważała, kiedy daje nam do ręki różaniec Maryja. Ta Matka Boża Fatimska trzyma na tych figurkach naszych zawsze przecież w rękach różaniec. To po co ona nam daje różaniec? Tylko po to, żebyśmy powtarzali słowa tej kobiety: błogosławiona jesteś między niewiastami, błogosławione łono, które Cię nosiło. Przecież zobaczmy, te słowa się tak ze sobą łączą, nawet to słowo błogosławiona. Można powiedzieć, że ta kobieta, która tutaj staje przed Panem Jezusem, jakby odmawiała różaniec. Chwali Maryję. I my też mówimy: błogosławiona jesteś w czasie modlitwy różańcowej. Ale Pan Jezus nas kieruje ku temu, co jest jeszcze ważniejsze. I to nam też przypomniał święty Jan Paweł II, nasz patron, naszym sanktuarium, kiedy dał list o Różańcu Świętym, w tym, którym przekazał te 5 tajemnic światła, że mamy rozważać te tajemnice. Bo przecież różaniec to jest Ewangelia. To jest rozważanie Ewangelii razem z Maryją. Życie Słowem Bożym. Dlatego papież dodał tajemnicę światła, bo przecież w Ewangelii jest dużo tych momentów też, kiedy Pan Jezus naucza. Te tajemnice różańca też brakowało w pewnym sensie, pewnych jeszcze tajemnic. Pamiętam jeszcze, jak kiedyś mój świętej pamięci arcybiskup Stanisław Nowak kiedyś powiedział, mówi papieżowi, że Ojcze Święty, przydałoby się jeszcze tajemnice z Nazaretu. I tak opowiadał nam jako klerykom kiedyś. I mówi, że no to papież mu powiedział, no to wymyśl, Stasiu. Oni się znali, bo był arcybiskup Nowak był z archidiecezji krakowskiej księdzem, rektorem, więc współpracował jeszcze z Karolem Wojtyłą dużo. I rzeczywiście nasz arcybiskup też wtedy wymyślił takie 5 tajemnic dodatkowych, one nie są oficjalne, ale też takie nazaretańskie. Po to właśnie, idąc tym śladem właśnie, że różaniec jest rozważaniem Ewangelii, jest uczeniem się tej Ewangelii, żeby coraz bardziej ją znać. Dlatego zachęcam też w ten dzień fatimski szczególnie do tego, żeby jak najlepiej rozważać różaniec, żeby jak najczęściej po niego sięgać. Maryja na niego nam wskazuje, bo to jest właśnie miejsce, gdzie my razem z nią i od niej uczymy się słuchać Słowa Bożego, tego, co Bóg do mnie mówi, żeby coraz bardziej żyć Ewangelią. Niech Matka Boża z Fatimy będzie dla nas szczególnym znakiem, który pokazuje na Chrystusa, tak jak zawsze Maryja, jak Matka Boża w tym obrazie w Częstochowie i na wielu obrazach pokazuje na Chrystusa. I tam przecież w tym obrazie Jezus trzyma w swoich rękach Księgę Pisma Świętego, bo On jest Słowem. Zawsze Maryja będzie pokazywała na Słowo. Już tak na ostatnie zdanie. Ostatnio ktoś mnie zapytał: proszę księdza, co zrobić, żeby dostać się do nieba? Takie bardzo proste pytanie, ale zarazem te pytania najprostsze są najtrudniejsze. No i tak się chwilę zastanowiłem i odpowiedziałem tej osobie, że żeby dostać się do nieba, trzeba swoją codzienność przeżywać z Bogiem. Żeby wszystko, co robię, żeby każda chwila mojego życia była przeżywana z Bogiem. Tak właśnie robiła przecież Maryja. Ale skąd mam wiedzieć, czy ja jestem z Bogiem? Z jednej strony muszę wzbudzić dobrą intencję na początku dnia. Chcę, Boże, Ci ten dzień ofiarować. Wszystko, co będę robił, chcę robić z Tobą. Ale co musimy jeszcze robić? Właśnie nasłuchiwać Boga. Słuchać tego, co Bóg do mnie mówi. Sercem, umysłem, wszystkimi zmysłami, czytając Pismo Święte, modląc się, będąc na mszy świętej. Słuchać Boga, żeby się z Nim nie minąć. Maryja doskonale słuchała. Całe swoje życie była z Bogiem. Niech nas tego uczy, jak dobra matka, bo dobre matki zawsze uczą dobrych rzeczy swoich dzieci, aby też były dobre. Amen.